Zapraszam Was na kolejne spotkanie z Nacią, bohaterką książki, która ma już więcej niż 100 lat, bo dokładnie 109. I jest to opowieść o małej dziewczynce, która bardzo interesuje się światem przyrody. Przygód Naci mogą słuchać także chłopcy. Pozdrawiam Stasia i Amadeusza. To co, gotowi na spotkanie? To ja już otwieram książkę. Maria Werycho, Nacia na pensji. 1 listopada. Straszny miałam dziś sen. Dreszcze nie przechodzą, gdy o nim pomyślę. Śniło mi się, że wszystkie dzwonki, jakie były na pensji, naraz zaczęły dzwonić. Zerwałyśmy się na równe nogi. Lokaj otwiera drzwi, wtem wchodzi tlen. Człowiek cały z ognia, włosy z iskier, ręce i nogi. To były głownie rozpalone, a z ust mu płomienie buchają. Wszystko, czego się dotknie, zaraz zapala. Spalił się przedpokój, krzesło, stół. Wszystko się zwęglało, przechodziło z klasy czwartej przez piątą i dalej, a tlen idzie, idzie, coraz dalej, dalej, już do naszej klasy się zbliża. Bierze za klamkę, krzyknęłyśmy, a wtem innymi drzwiami wchodzi kwas węglowy. Siwy staruszek, cały obwieszony syfonami wody sodowej, na nogach, na rękach, na plecach, na szyi. Obaj przybysze spojrzeli na siebie złośliwie, bo bardzo się nie lubili. Tlen zaczął rzucać na kwas węglowy gorące płomienie, a kwas węglany nacisnął korki i ze wszystkich syfonów wytrysnęła woda. Istna fontanna zalała tlen. Ale dalej nie wiem co było, bo się obudziłam. A szkoda, bo nie wiem kto kogo pokonał. Później długo spać nie mogłam. Serce mi biło jak młotem. Przecież wiem, że to sen, że tego wcale nie było, a jednak jakoś się boję. Opowiedziałam mój sen natalci. Śmiała się ze mnie, że taką bajkę sobie wyśniłam. Ósmy listopada. Wczorajszy dzień był dla mnie bardzo smutny. Nauczycielka języka polskiego przyszła do klasy na lekcję w bardzo złym humorze. Od razu tu poznałyśmy, gdyż wcale na nas nie patrzyła. Siedzimy cicho jak myszy, a każda z nas w duchu prosi Boga, żeby jej dziś nie pytano. Inaczej się jednak stało, gdyż nauczycielka zapytała prawie całą klasę, jakby umyślnie. Wszystkie uczennice dziś źle odpowiadały, nawet nasza mądrala trójkę tylko otrzymała. Oprócz tego nauczycielka znalazła u jednej z nas zeszyt w nieporządku. Drugiej dostało się za to, że zapomniała, jak będzie trzeci przypadek od rzeczownika ciele, a Zosia Śmieszka musiała przez pół godziny stać za to, że z sąsiadką swoją zaczęła o czymś rozmawiać. Ja się tak strasznie bałam, tak bałam, że aż mi mrówki po skórze przechodziły. Wzięłam Natalcie za palec, mocno ścisnęłam pod ławką, nie patrząc na nią, a ona zrozumiała, że się strasznie boję, bo też mnie ścisnęła za trzeci palec. Godzina tej lekcji wlokła się bez końca. Nareszcie ja zostałam wyrwana. Przeżegnałam się w myśli i zaczynam czytać zdanie oraz robić rozbiór. Cóż tam znowu bąkasz tak cicho? Cóż tam znowu bąkasz tak cicho? Mówi do mnie surowo nauczycielka. O, myślę sobie, źle będzie ze mną. Podnoszę głos, a oczy mam pełne łez. Wtem rozległ się dzwonek. Lekcja skończona. Chwała Bogu! Westchnęłyśmy wszystkie. Nauczycielka wyszła, a żadna z nas z miejsca się nie rusza. Zosia Nieniecka płacze. Mania Płochecka także, bo stopnie niedobre dostały. Andzia Dygasówna otrzymała surowe napomnienie, więc też siedziała zmartwiona. Słowem, każdej się coś oberwało. Smutno było w klasie. Przychodzi nasza pani, zagląda do dziennika. Patrzyła na nas badawczo i pyta, a cóżeście się dziś tak brzydko spisały? To wcale nie nasza wina, odpowiedziała Zosia Nieniecka. Nauczycielka dziś gniewała się bardzo na nas, lecz bez przyczyny. O, moje dziewczynki, powiada nasza pani, jeżeli to prawda, wszystko co Zosia mówi, to przyznam się, że jesteście niesprawiedliwe. Czyście kiedy pomyślały o tym? że wasza nauczycielka mogła mieć ważny powód, żeby być dziś mniej niż zwykle cierpliwa i pobłażliwa, mogła mieć jakieś zmartwienie, może jej coś dolega, a zostać w domu nie chciała, bo wie, że kilkadziesiąt uczennic na nią czeka. Wie, że jeśli nie przyjdzie, kto inny będzie musiał ją zastąpić, a każdy nauczyciel i nauczycielka ma dużo pracy. Być może z największym wysiłkiem zdobyła się na wytłumaczenie jakiegoś prawidła, a to spostrzega, że uczennice nie uważają, jakby należało. Nie dziwcie się więc, że wówczas jest dla was mniej pobłażliwa, że każdy błąd wasz, każda swawola drażni ją więcej niż zwykle. Bądźcie wyrozumiałe w takich razach i usiłujcie być wówczas wzorowymi uczennicami. Innym razem, gdy będzie spokojniejsza, pogodniejsza. Przebaczy wam niejedno uchybienie. Dziś każdy wasz błąd drażni ją podwójnie. Gdy dorośniecie, dowiecie się wtedy, jaka to jest ciężka praca być nauczycielem. Słowa pani sprawdziły się. Z nauczycielką języka polskiego rzeczywiście musiało się stać coś niedobrego, gdyż dziś na lekcję nie przyszła. Może ona sama, albo w rodzinie jej ktoś zachorował niebezpiecznie. 25 listopada. Zastępując nauczycielkę języka polskiego, nasza pani opowiedziała nam bardzo ciekawą historyjkę. Tytuł jej Jagusia. Długa i mroźna zima strasznie ludziom dokuczała, aż wreszcie przyszedł na nią koniec. Słońce, jakby chcąc wynagrodzić krzywdy popełnione przez zimę okrutnicę, zaczęło cieplej i coraz dłużej przygrzewać i swoje promienie Pusiało wszędzie. Do lasu, na pola, do ogrodów, na podwórka, do wszystkich wód, skutych jeszcze w mocne kajdany lodowe. Posiniała rzeka. Znać woda poczuła, że nowe siły w nią wstępują, że może dziś z lodem wystąpi do walki i ufa, że dziś słonko jej pomoże. I nie zawiodła się. Pewnego dnia. Słońce wzeszło pogodniejsze niż zwykle, a że niebo było czyste, żadna chmurka nie stała na przeszkodzie, więc słońce cały snop z ciepłych promieni rzuciło na ziemię. Trach! Rozległ się donośny wystrzał. To lody pękają. W chwilę potem duże bryły lodowe oderwały się. W tej samej chwili z ubogiego domku wypadła kobieta. Głowę miała odkrytą, oczy nieprzytomne, leciała wprost do rzeki, wołając rozpaczliwie: Dziecko, moje dziecko, ludzie litościwi, pomóżcie, dziecko mi na lodzie zostało. Przechodnie litością zdjęci zbliżają się do kobiety, pytają, co się stało, jakim sposobem małe dziecko mogło na lodzie zostać. Ale od biednej i prawie nieprzytomnej matki niewiele mogli się dowiedzieć, domyślali się tylko nieszczęścia. Tłum biegł razem z nieszczęśliwą kobietą, która dążyła w stronę rzeki, a kiedy stanęli u brzegu, z daleka, na dużej bryle, rzeczywiście spostrzegli małego chłopca. – Janku, sokole mój! – woła matka, wyciągając ręce i bez namysłu chce rzucić się do wody. – Kobieto, miejcie rozum! – zatrzymują ją sąsiedzi. – Czyż nie widzicie, że lud potrzaskany, że za lada stąpnięciem wpadniecie do wody? – Puśćcie mnie, puśćcie! woła kobieta. Muszę go ratować. I co miała sił, wyrwała się z rąk ludzi. Tłum coraz się zwiększał. Wszyscy byli przejęci wypadkiem, każdy radził jak mógł. Kobiety płakały razem z nieszczęśliwą matką. Rozumowały, że Bóg łaskaw może cudem jej dziecko ocali. Mężczyźni znowu naradzali się nad środkami uratowania chłopca. Ale sposobu nie było. Bali się wyjść na lód kruchy. Co to? zawołano z tłumu. Ktoś idzie. Wszyscy obrócili się w stronę rzeki. Po lodzie ostrożnie stąpała mała dziewczynka. Poznali ją wszyscy. To Jagusia. O la boga, la boga. Zginie teraz dziewucha. Jagusiu, wracaj, krzyczą, wracaj, utoniesz. Ale dziewczynka ani myśli wracać. Słyszała krzyk matki Janka, spłakała się z nią razem, a widząc, że jej nie puszczają, że dwóch silnych mężczyzn ją trzyma, sama pospieszyła na ratunek dziecku. — Matko przenajświętsza! — wołają. — Ulituj się nad nimi, nie daj zginąć tak marnie. Jagusia lekko stąpała po lodzie. Czasem lód się pod nią załamywał, noga do wody wpadała, ale wtedy dziewczynka zręcznie ją wyciągała i znowu szła dalej. Za chwilę już była przy dziecku. Mały chłopiec siedział, i nie rozumiał, co się z nim dzieje. Ze strachu nawet zapomniał płakać. Jagusia wzięła go za rękę i jeszcze ostrożniej stąpa. Ale wtem, jakby się przerwało w rzece, lód coraz więcej pękał, bryły odrywały się od brzegu, właziły jedna na drugą, tworzyły góry lodowe, to znów uderzały o inne bryły i rozpryskliwały się na drobne kawałki. Gdzie dostawała się woda z szumem i gwałtownie krę porywała. Jedną pędziła przed sobą, drugą rzucała, a trzecią znowu wysadzała w górę. Po drodze zabierała strumyki i rzeczki coraz wyżej, a wyżej wznosiła swe wody. Jagusia wiedziała, że dalej iść nie da rady. Zatrzymała się na dużej płycie lodowej i czekała. Widziała jak ta, choć wolno, ale posuwała się coraz dalej, coraz dalej... Już zaraz miasteczko minie, a wtedy wkrótce i do owej dużej bryły lodowej woda się dostała zaczęła miotać nią w jedną i drugą stronę, tak że biedne dzieci, żeby nie wpaść do rzeki, musiały się trzymać rękami brzegu bryły. W końcu minęły miasteczko. Tłum zaczął się rozchodzić. Biedna matka, jakby skamieniała, siedziała teraz na brzegu, nie mając siły biec dalej i tylko trzech litościwych ludzi Podążyło w kierunku sąsiedniej wioski, aby uprosić rybaków o pomoc. Rzeka coraz gwałtowniej wzbierała. Pieniła się, syczała, jęczała, jedne fale pokrywały inne, zabierały wszystko, co napotykały po drodze: drzewo, słome, deski. Później wody wezbrały, zatopiły łąki pola, ogrody, ale to był już ostatni wysiłek fal. Uspokoiła się nareszcie rzeka. I tylko o kiedy niekiedy pędził po niej jakiś spóźniony kawałek lodu. Ku wieczorowi rozeszła się po mieście radosna wieść, że dzieci zostały uratowane. Dokonali tego rybacy z sąsiedniej wioski, wywijając zręcznie wiosłami. A to mi zuch dziewucha, powtarzali ludzie. Dziewczyna niby chłop taka śmiała, żartowały dziewczęta. Ja bym tam nie poszła, mówi jedna, ani ja, odzywa się druga. Mama dzielnej dziewczyny przed chwilą dopiero dowiedziała się o wszystkim, bo na robocie była. To też strasznie się przeraziła, gdy ujrzała rybaka, niosącego jej córkę na ręku. Jagusia ze strachu tak osłabła, że iść o własnych siłach nie mogła. W nocy dostała gorączki i nieprzytomna leżała przez kilka dni. Wołała wciąż o ratunek, żegnała się z matką, sądziła, że już wpadła do wody, że ją ryby gonią, potwory jakieś straszą. Cała wioska była zaniepokojona i dowiadywała się o zdrowie dziewczynki. Nie było teraz człowieka dorosłego ani dziecka, którzy by o Jagusi nie wiedzieli, a wszyscy podziwiali jej odwagę i dobre serce. Dopiero po sześciu tygodniach od czasu owego wypadku Jagusia po raz pierwszy wyszła na ulicę. Wielka to była radość dla wszystkich mieszkańców miasteczka. Każdy z uciechą witał dziewczynkę, każdy rad był powiedzieć jej łaskawe słowo. Na dobre dziecko popatrzeć. Jagusiu pytają dzieci w szkółce, bardzo się bałaś siedzieć na lodzie? E, co tam? Bałam się tylko trochę. Poszłabyś tam jeszcze? A jasne, żebym poszła. A matka uratowanego dziecka to słów nie ma dla Jagusi, błogosławi ją i prosi Boga, aby jak największym szczęściem obdarzył tę dzielną dziewczynkę.